Witam na kanale. W odcinku na temat sklejania czołgu 3 ton, Forda 3 ton, wspomniałem, że będę robił nitowanie. Ktoś mnie zapytał, a co to będą za nity, jak to będzie robione. Tak więc przedstawiam tu odcinek. Będzie to odcinek na temat właśnie nitowania, jak to robiłem i jak te nity wyglądają. Tu na przykładzie nitów rozmiaru 1,5 mm pokazuję, jak właśnie to wygląda. Jest to półba, czyli taki grzybek stojący na podstawce. Wygląda to troszeczkę właśnie w kształcie grzybka. Nóżkę albo odcinamy przy samej główce lub troszeczkę dalej, to w zależności jak to będziemy stosować. Tu jest firma Rufio 3D, stąd zakupiłem również inne jeszcze elementy, śruby, trzy rodzaje chyba rozmiarów, 0,8, 1,5 i 2 mm. I tu są właśnie inne rodzaje tych nitów. Tu jest chyba przykład 0,5, główki 0,5 mm i była 0,8. No i śruby, to znaczy to są nakrętki z śrubą wystającą, z główką nakrętki. Być może mi się to przyda w przyszłości, także tak to wygląda właśnie. Ja do tego modelu stosuję nity z główką 0,8 mm. I teraz w zależności od potrzeby, do jakiego elementu będę potrzebował tej główki, tego nita, obcinam przy samej główce lub troszeczkę więcej z tym słupkiem. Można oczywiście to odłamywać, ale przy tym rozmiarze praktycznie na dole ten słupek jest podobnych rozmiarów, bądź nawet większy jak sama główka. Więc jeżeli na przykład rozmiar by był mniejszy, no to łamnę. Natomiast ja w tym wypadku tu obcinam. I oczywiście do jakiegoś, ja tu mam takie malutkie naczynko, sypujemy, aby nie pogubić. I tak prezentuje się właśnie przycięty nit. Jest to taki rodzaj grzybka, jak widać stópka i łebek, pół łebka, to jest właśnie główka nita. Wcześniej robiłem próby z kulkami z filtra, ale niestety nie podobało mi się to. Były to właśnie kulki przyklejane. Niestety ja to wszystko oderwałem i po kupieniu nitów przyklejam nity. Robię to w ten sposób, że igłą biorę igłę. Można oczywiście to wiertłem, ale ja tu nakuwam. I w miejscach, gdzie są ślady właśnie do, gdzie te zaznaczenia są nitów, przekuwam. Część tych elementów była podklejana kartonem, a więc są to miejsca bardziej twarde. Należy tą igłę tam dobrze wprowadzić, czyli tak jak i wiertłem. Mógłbym to robić wiertełkiem, ale wydaje mi się, że też na kucie. Część elementów jest z normalnego kartonika, więc to, te nakucia są dość łatwe do zrobienia. I w tych miejscach właśnie, gdzie są zaznaczone te nity, przekuwam. Później nakładam klej. Jest to klej typu polimer, troszeczkę bardziej rozrzedzone, i napuszczam w te dziurki inną igłą też właśnie. Może on troszeczkę wypływać, to nie szkodzi. Ja model i tak będę malował, więc tu wszystko będzie malowany, będzie brudzony i to dość intensywnie. Mam do niego podstawę, będzie to forma dioramy. No i teraz właśnie odcięte nity, jak widać te grzybki, będę starał się włożyć w te otworki. Do tego jest potrzebna oczywiście pinceta, różnie to jest nazwane, powiedzmy, że pensetą to robimy. Trzeba troszeczkę zręczności, ja to jeszcze robię też pod lupą, pod szkłem powiększającym. No i właśnie trzeba
takich starannie to zrobić. Nieraz to wychodzi od razu, nieraz trzeba troszeczkę cierpliwości. No i wsuwam, dociskam i ładnie główka, widać tu pół główki wtedy. O, i tak to wygląda właśnie pod szkłem powiększającym. Wprowadzam klej i teraz tą stópkę tego grzybka właśnie wciskam w otworek. Dobrze, wprowadzenie. Oczywiście niektóre elementy zaraz pokażę, które wymagają innego sposobu. Elementy takie jak na przykład jakieś osłony, które tam przychodzą na wózki. Tu jest to materiał, który jest tylko w zasadzie składa się z dwóch części kartonu. I tu nie przekuwałem tych elementów, tu są główki naklejane. Po prostu obcinam przy samej główce, no i muszę nakleić na to miejsce, gdzie jest zaznaczone to miejsce na nit. I tak po kilku godzinach nakuwania, osadzania tych nitów, onitowałem cały model i tak się prezentuje właśnie tu, gdzie wszystkie nity były zaznaczone, czyli na tych zawiasach też, na uchwytach. Oczywiście to jest tylko element jakby całego tu kadłuba, cała skrzynia kadłuba. Jeszcze dojdą inne elementy, które już będę nitował jakby poza modelem, czyli i dopiero przyklejał. Tu od spodu też wszystkie te zaznaczone tam, gdzie były nity pokropkowane, to są te elementy. Oczywiście model będzie malowany, jak mówiłem, i stał będzie na podstawce. Tu odkryłem taki błąd. Ten napis US Army jest częściowo, i tam plus jeszcze dochodzi ten drugi napis, delayed, coś takiego, ORD delayed chyba, DP, coś takiego jest napisane, już teraz dokładnie nie widzę, jest przykryty tą osłoną z góry. Ten cały nadruk powinien być przesunięty do dołu. Na jednym ze zdjęć później Wam pokażę, w innym już materiale końcowym, jak to powinno być. Jest wyraźnie i ja to chyba będę się starał naprawić, żeby było widać ten cały napis. Na początku nie zwróciłem na to uwagi, że to tak, myślałem, że to tak ma być, ale na jednym ze zdjęć po prostu zauważyłem, że ten napis jest o wiele niżej. Niestety będę musiał w jakiś sposób to naprawić. Wydaje mi się, że chyba będę musiał wydrukować sobie ten element jeszcze raz i go po prostu tu przesunąć, naprawić. No i to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na relację z końcowej już budowy, z końca montażu tego czołgu. Pozdrawiam, cześć!